Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejny odcinek Espresso. Cześć, bardzo nam miło jest Was przywitać w ten kolejny słoneczny dzień. Ja nazywam się Ania Rotyńska-Manicius. A ja Wojciech Manicius-Rotyński i już od ponad 11 lat pomagamy naszym studentom realizować się i odnosić sukcesu swoich osiągnięć jakby zawodowe i prywatne w życiu dookoła świata. I w komunikowaniu się w języku angielskim. Dzięki właśnie tego. Czekałam, żeby ty powiesz. No. W każdym razie, kochani, przywitajcie się w komentarzu, jeżeli jesteście na żywo albo oglądacie później nagranie, to też dajcie znać, że oglądacie i że obejrzeliście. Bardzo nam miło jest Was przywitać. Tutaj widzę, Ela jest na żywo. Bardzo nam miło. Cześć, Ela. My ostatnio, już chyba od roku o tym myśleliśmy. Tak, tylko ale... że nie ma czasu, nie ma czasu. Wiadomo, jak to jest, nigdy nie ma czasu. Pewnie tak samo macie część z Was z nauką języka angielskiego, że już ileś tam czasu myślicie o tym, że trzeba się za nią zabrać, ale gdzieś tam ciągle brakuje czasu. No i my od roku mniej więcej myśleliśmy o wprowadzeniu, w stopniowym wprowadzaniu trochę bardziej uporządkowanego i minimalistycznego świata wokół nas. Tak, no jeśli chodzi o tryb życia, jeśli chodzi o mieszkanie, jeśli chodzi o jak układamy swój dzień, bo tak jak od kiedy Ania i ja się poznaliśmy, to wszystko w powietrzu jest, zawsze musimy to zrobić i zauważyliśmy, że wszystko wokół nas się panuje taki hałas, jest bardzo trudno, żeby się właśnie w jakiś sposób tutaj uporządkować i się znaleźć w tym. Tak, tak, więc ostatnio wzięliśmy się za porządki, jeszcze długa droga przed nami, ale właśnie to też nas zainspirowało do tego, żeby poprowadzić taki temat dzisiejszego odcinka, jak uporządkować wiedzę związaną z językiem angielskim, bo tak jak przestrzeń wokół nas, czy ilość zadań, które mamy do zrobienia, to tak samo jeżeli chodzi o język angielski, to myślę, że często mamy tak, że gdzieś tam przeraża nas ilość tego wszystkiego, co trzeba zrobić i w pewnym momencie może nas to nawet zniechęcać, tak? Jak wczoraj zaczynaliśmy porządki w pokoju dzieci, bo od pokoju dzieci zaczęliśmy, to na początku właśnie ogarnęło mnie takie przerażenie. Jeju, ile tych zabawek, ile tego wszystkiego. Ale później w miarę krok po kroku dzisiaj już pokój wygląda w miarę nieźle, więc już jest przyjemnie. Więc i też myślę, tak samo jest z tą wiedzą. Z każdej strony jesteście zasypywani językiem angielskim. A tutaj pojawi się Wam jakiś artykuł, a tutaj na przykład Ania i Wojtek coś nagrają. Tak, podcast, tak? Podcasty gdzieś się trafią. No, ale może macie jakiegoś nauczyciela, korepetytora, który Cię zasypuje kserówkami i nie macie to w jakimś porządku, nie wiecie, tak, gdzie to trzymać, jak to... Czy właśnie jakieś blogi obserwujecie, różne kanały na YouTubie, grupy na Facebooku. O, witamy serdecznie, super pomysł Aneta z tematem dzisiejszego spotkania. Super, dziękujemy. Bardzo się cieszymy. No właśnie, no, wielokrotnie właśnie dostaję takie, no, takie pytania od moich studentów, to mówię, że no okej, mam tyle tych serówek, to tutaj, albo no tyle wysłałeś mi tych plików, jak mam to właśnie uporządkować? I no to faktycznie to jest problem, no nie powiedzmy, że problem, bo to nie jest fajne słowo, ale to jest wyzwanie właśnie, chciałam poprawić, to jest takie wyzwanie pewnie dla uczniów, ponieważ no mamy tutaj gramatykę, mamy jakieś słownictwo i wszystko, no jak kończymy tą lekcję, to chcemy się zająć swoim życiem, coś inno nam wypada, ktoś dzwoni, coś trzeba wrócić do pracy i wciskamy to gdzieś do szuflady i tam się po prostu się robi. Tak, to, tak? Tak, więc... nawet osoby, które są u nas na kursie angielski od zera do bohatera, też tam jest bardzo dużo lekcji i też czasem nas pytają, no dobra, ale to od czego mam zacząć, Czego zacząć? No i właśnie to też, czyli mamy mnóstwo informacji wokół, mnóstwo źródeł, z których możemy korzystać i jak to właśnie wszystko uporządkować? Tak, jest bardzo łatwo się rozproszyć. Tak, więc przede wszystkim myślę... I stracić chęć też. Przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to powiedzenie sobie dlaczego, czyli do czego Ci jest potrzebny język angielski. Czyli jeżeli chcesz tylko podróży... w sensie do podróży, tak? Czyli podróżujesz i chcesz się komunikować po angielsku, to trzeba skupić się, albo warto skupić się na tej tematyce, czyli nie czytasz na temat, albo nie uczysz się słownictwa z dziedziny jakiejś biznesu, czy coś.
chemii, fizyki czy czego. No chyba, że się tym interesujesz, tak? Ale chodzi o to, żeby właśnie gdzieś się nie rozpraszać, bo wtedy te rozpraszacze też nas, te inne tematy nas trochę przytłaczają na zasadzie, ojeju, ile tego jest, ja się nigdy tego nie nauczę. Mm-hmm. Ja tak naprawdę myślę, że nawet ja polskiego do końca nie znam tak w 100%, bo nie znam wielu specjalistycznych słów z różnych dziedzin, których po prostu nie używam. Mm-hmm. Jak lekarze między sobą rozmawiają, to zobaczcie, że my często osoby, które nie są związane z tym tematem, nie mają pojęcia, o czym oni w ogóle mówią między sobą, tak? Więc to nie jest inny język, to jest polski, to jest po prostu inna dziedzina. Tak, no i właśnie kiedy właśnie mówisz, że chciałbym popracować nad trybami warunkowymi, albo potem chciałbym zrobić present perfect, chciałbym zrobić to i to i to, to skaczemy po tym wszystkim i mamy tyle tych materiałów i właśnie nie wiadomo, co z tym zrobić wtedy, prawda? I wydaje mi się, że też jest, wiadomo, że wszystko się przyda, prawda? Ale żeby się właśnie jakoś to uporządkować, wydaje mi się, że lepiej by było mieć, ja powiem segregator, każdy powie segregator, prawda? Ale żeby to właśnie mieć to segregowane właśnie według właśnie tego, co jest potrzebne. Może być na przykład jakiś segregator, który jest potrzebny dla takiej do realizacji swojego celu, co Ania mówiła, zaraz do tego wrócimy. A też taki segregator do gramatyki, takie wsparcie do tego języku, prawda? Żeby mieć to właśnie oddzielone, żebyście wiedzieli, jak do tego wrócić. To jest właśnie taką powiedzmy sugestię, którą bym dał w takim kierunku. Ale jeśli chodzi o wasze celu, to faktycznie musicie mieć jakiś cel. Dlaczego uczycie się tego angielskiego? Bo kiedy macie ten cel, już robiliśmy na ten temat właśnie film, tak. Więc zapraszamy do oglądania go. Ale jeśli właśnie macie jakiś cel, to jest wam łatwiej właśnie uporządkować tą wiedzę, bo nadążamy w tym kierunku, możemy rozbić ten cel na te mniejsze cele i iść właśnie w tym kierunku i właśnie wtedy to jest bardziej dla nas jasne, gdzie idziemy i też możemy właśnie uporządkować właśnie tą wiedzę i nie mamy tych sterytych papierów wokół siebie, bo to tworzy hałas i jest bardzo łatwo się rozproszyć. Tak. Albo to nie muszą być fizyczne segregatory, to mogą być, jeżeli macie jeżeli macie te materiały w formie online, to też utwórzcie sobie foldery, nazwijcie je gramatyka, słownictwo, przydatne zwroty i tam sobie najlepiej to jest na bieżąco to wszystko wrzucać do odpowiednich folderów, dlatego że później, jak wszystko wrzucimy do jednego, ja tak czasem mam z dokumentami, że tak wrzucam je wszystkie na jedną kubkę, a potem po roku mam taką stertę i muszę wszystko jakby uporządkować. To porządkowanie na bieżąco bardzo nam ułatwi właśnie po pierwsze naukę, a po drugie właśnie zaoszczędzi nam czas później na odgrzebywaniu tego wszystkiego, co jest stresujące, więc i też myślę, że takie uporządkowanie wiedzy, jak już wiemy, czego chcemy się uczyć, to starajmy się właśnie głównie na te tematy uczyć się, tak? Czyli nawet jeżeli chcecie, już podróżowanie zostawmy, to na przykład potrzebny jest wam angielski do komunikowania się z rodziną, która mieszka za granicą, bo często tak dostajemy od was takie wiadomości właśnie, że do tego potrzebujecie angielskiego. No to pomyślmy sobie, no dobrze, no to o czym będę z wnukiem czy z wnuczką rozmawiać? Porozmawiam o zabawkach, porozmawiam może o zainteresowaniach, o sporcie i starasz się uczyć z tej dziedziny, dlatego że wtedy będzie dużo łatwiej nauczyć się, jak się okaże, że nie musisz się uczyć wszystkiego. Tak, no. I też znowu uporządkować to sobie. Właśnie jak Ania mówi, to trzeba właśnie tak laserowo, tak jak żyleta, nie? Ja mogę, podzielę się z wami taką pewną przemianę, którą przeszedłem przez kilka ostatnich lat. Kiedy usłyszałem taki cytat, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę teraz, ale usłyszałem taki cytat i brzmi następująco. Przeciętni ludzie trzymają porządek, prawdziwy geniusz potrafi panować nad chaosem, tak? I kiedyś myślałem, że to jest prawda i byłem taki dumny z siebie, że ja mam wszystko, takie sterty wszędzie, ale zapytasz mi gdzie i wszystko od razu wiem, gdzie to jest, nie? Ale teraz właśnie mam inne takie podejście, ponieważ tak to trochę tak męczy właśnie, że masz to wszystko nie w porządku. Wiesz, że to jest, bo pamiętasz, że to odłożyłeś, prawda? Ale to jest trudniej się skupić na to, co robisz i trudniej, żeby realizować swoje cele.
I teraz właśnie mam właśnie tą przemianę, inaczej myślę i myślę, że najważniejsze jest, żeby właśnie mieć taki fokus, nie? Kiedy my byliśmy na wakacji ostatnio, jak wróciliśmy z wakacji, to mieliśmy chwilę, żeby o tym przemyśleć, bo tutaj robimy to, tyle rzeczy naraz i tak naprawdę wszystko jest tutaj zaczęte, tutaj niedokończone i właśnie trzeba się na tych rzeczach skupić. I tak samo właśnie z nauką, macie ten cel, skupcie się na to właśnie i próbujcie właśnie wyeliminować ten hałas wokół siebie, nie? Jak macie na przykład dużo rzeczy na biurku, porządkujcie ten biurko. Nawet możecie te rzeczy pod biurkiem stawić, jakąś górkę rzeczy, ale na tym, co pracujecie w danej chwili, ma być przed sobą. I tak samo właśnie za nauką. Jeśli chcecie się dzisiaj nauczyć, jak rozmawiać w restauracji, to skupcie się na tym. Nie wyciągajcie coś innego, żeby was rozpraszało, prawda? I to jest ważne. Tak. To zdecydowanie takie bardziej monotematyczne rzeczy. Tak. Dlatego, że znowu, jak wyciągniemy kilka różnych tematów, to rozprosimy się i też przytłoczymy się na zasadzie, o nie, jeszcze tego nie umiem, jeszcze tamtego. Także jedno jakby takie spotkanie z angielskim, powiedzmy, wasze, czyli moment, kiedy chcecie poświęcić na to czas, to jest jeden temat, bo wtedy wam będzie o wiele łatwiej też uczyć się i też tutaj, chwilę kończąc ten jeden temat, to warto jak już na przykład z tą rodziną za granicą, to pomyślicie, że no dobra, to będę rozmawiać o sporcie, to nie tylko uczymy się pojedynczego słownictwa, które jest związane z różnymi dziedzinami sportu, ale też właśnie pomyślmy, jakie zdania moglibyśmy utworzyć, tak? Na zasadzie, że ja lubię to, a ty lubisz tam taki rodzaj sportu, a w tym sporcie zasady są takie i takie. I wtedy jak pomyślimy, jakie zdania utworzyć, to wtedy też automatycznie będziemy wiedzieli, no dobrze, to jaka, powiedzmy, ta gramatyka, która ubiera nam słowa w zdania, jest nam potrzebna. Jeżeli chcę mówić o tym, co lubię lub czego nie lubię, no to zaczynam uczyć się na ten temat, tak? Likes and dislikes. I tworzenie zdań. I wtedy najlepiej, jak sobie zapiszecie w tym temacie jeszcze i w tym folderze na przykład, czy w segregatorze, czy notatniku, zdania przykładowe z tego tematu, wasze prywatne zdania, odnoszące się do was osobiście, bo wtedy wam będzie o wiele łatwiej zapamiętać je i użyć w przyszłości. To, co Ania powiedziała wcześniej, że właśnie się skupić na jedną rzecz i że jest łatwo właśnie w nauce języka angielskiego dużo takich rozpraszaczy znaleźć, to faktycznie, ponieważ jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmy, to zaczynamy mówić na jakiś temat, gramatycznie coś, ale coś jest powiązane z tym i często jest tak, że to jest łączone i robimy taki mostek, odskaczamy do tego i później z powrotem z tego i jak widzisz, to jest tak trudno, no jest łatwo, żeby właśnie odskoczyć od czegoś innego, zajmujesz się czymś innym i kompletnie zapomniałeś, tak, co robiłeś na początku, więc moja rada w takiej sytuacji by było, ok, wiadomo, że tutaj trzeba odskoczyć i coś do tego zrobić, zrób notatkę, dokończ co robisz i wtedy właśnie masz tą notatkę, ok, muszę to następne zrobić, bo to jest połączone z tym. Tak, ale też jeżeli właśnie chodzi o taki pojedynczy temat, to jest to, że właśnie będziemy też czuli już potem satysfakcję, tak? Jak nie dość, że nauczymy się jakiegoś słownictwa, nauczymy się struktury zdań, która może nam się przydać, poćwiczymy to na własnych zdaniach, to wtedy czujemy też taką ogromną satysfakcję na zasadzie, no w tym temacie już czuję się w miarę pewnie, już coś powiem. Tak. Dlatego, że jak znowu będziemy robić wszystko na raz, no to okaże się, że niewiele zapamiętamy z tego długotrwale, bo to nie będzie utrwalone i wtedy będziemy wiedzieli, że no w sumie przez coś przeszliśmy, ale tak naprawdę niewiele pamiętamy. I to jest główną przyczyną, dlaczego dużo ludzi właśnie tracą chęć do nauki angielskiego, tak, bo zaczynają coś tutaj, zaczynają coś tu, później niedokończone, tutaj zaczynają. I no nigdy się nie nauczy tego angielskiego, prawda? Takie są teksty, nie? Ale wystarczy właśnie krok po kroku, małymi krokami. Ostatnio właśnie dużo, ciągle tak naprawdę czytamy bajki naszym dzieciom na spanie, ale ostatnio właśnie Krzysz ma taki ulubiony właśnie bajkę i to jest The Tortoise and the Hare, nie? I to jest żółw i zając. No i nie, jeśli nie znacie, to jest taka opowieść, gdzie jest wyścig i żółw ciągle idzie sobie wolno, a zając ale szybko poszedł, tak, w swoim tempie, nie kończąc, po prostu trzyma się tej drogi, a zając tam zatrzymał się, zjadł, poszedł na drzemkę, wszystko rozprosił się
i żółw w końcu wygrał, tak? Więc to też jest taki, taka anegdota, którą możecie właśnie prowadzić do waszej nauki, że właśnie wolnymi krokami, ale do przodu. I tak jak Ania mówi, to jak będziecie już mieli właśnie to za sobą, że nauczyliście się A, B, C, cokolwiek, to wtedy wiecie, że macie to za sobą, jesteście pewni z tego i to też będzie taki motywator, taka mega dawka energii, inspiracji, żeby iść dalej, zamiast to odwrotne, co mówiliśmy, wszystko rozdrapione i no nie chcę to rzucać. No. Tak. Więc tutaj ten porządek jest bardzo ważny, a czasem ciężko jest go wprowadzić, więc myślę, że też każdy musi przyjąć swój system, tak? Czy tematycznie będziecie sobie to segregować, czy bardziej na zasadzie bardziej gramatycznie, tu są podstawy, tutaj bardziej zaawansowane zdania. Myślę, że tematycznie będzie łatwiej trochę, bo gdzieś tam z każdym tematem jakiś rodzaj gramatyki też może być związany, ale ważne jest to, żebyście po swojemu to uporządkowali, czy w foldery, czy w segregatory, czy w jakieś czy w notatniku, tak żeby było Wam wygodnie i powoli, krok po kroku do przodu, ale też właśnie trzeba wiedzieć, że to te zmiany są wprowadzane systematycznie i powoli. To nie da się w jeden dzień wszystkiego zrobić i nas to czasem przytłacza. No tak samo nie tylko z językiem angielskim, ze wszystkim, jak chcemy wprowadzić jakieś zmiany, no to nas trochę przytłacza, jak widzimy, ile tego jeszcze trzeba zrobić, tak? Ile przed nami, tak? Tak, ale właśnie myślę, że warto sobie założyć jakiś cel, że zrobię tygodniowo, utworzę jeden nowy na przykład folder na komputerze, czy segregator, czy jakaś koszulka w segregatorze, czy miejsce w notatniku na nowy temat, tak? I zacznę na przykład coś tam zapisywać, żeby sobie zgodnie ze swoimi możliwościami rozplanować, ile możesz zrobić tygodniowo na przykład, bo wtedy będzie nas to motywowało dalej do pracy, bo jak sobie tego nie rozplanujemy, no to znowu będzie taki bałagan, bo myślę, że tak, to jest bardzo ważne, żeby tak sobie zaplanować mniej więcej, co robimy tygodniowo w tym kierunku, żeby uporządkować całą wiedzę. Wiecie, kochani, możecie uporządkować swoją wiedzę na wiele poziomach, tak jak mówimy, możecie w segregatorach, możecie w folderach, ale też kierunek, właśnie to, co robicie, tak? Więc tak naprawdę są różne sposoby, jak właśnie uporządkować tą wiedzę, a to, co Ania mówi, to jest też warto brać pod uwagę, że jakiś wyznaczyć sobie jakiś cel, tak? I no może okej, tworzenie foldera raz w tygodniu, to będzie wydawało się, że to zupełnie sprzeczne, co mówimy, że właśnie skupić się na coś. Natomiast tworzenie tego folderu, to widzisz, że w ciągu tego folderu to się skupiamy na przykład na słownictwo z jedzeniem w tym tygodniu. Kolejny tygodniu słownictwo z czymś innym. Co jest związane, które wszystko właśnie nadąża do naszego głównego celu, prawda? I wtedy dzięki temu to będziecie mieli ten porządek w tym, a jednocześnie to będzie właśnie w tym kierunku nadążało, co chcecie zrobić. Tak. I też będzie Was, każdy kolejny krok będzie Was motywował do tego, żeby pójść dalej. Bo to tak jest, że często my o czymś mówimy, że coś zrobimy, nie za bardzo wiemy, jak się do tego zabrać, bo temat jest obszerny i wtedy gdzieś tam właśnie w międzyczasie omijamy to, unikamy, bo boimy się tych zmian i też nie wiemy, jak się do tego zabrać, a jak podzielimy to na jakieś kroki, etapy i ustalimy sobie plan działania, to będzie nam o wiele łatwiej. I to jakby jest związane z każdą dziedziną naszego życia, jak nie wiem, chcemy, nawet jak budujemy dom, tak, to nie da się go wybudować w jeden dzień. Każdy pewnie by chciał, ale się nie da, no i trzeba to podzielić na etapy i pogodzić się. Są takie technologie teraz. Że pogodzić się z tym, że to jest etap i też, że to jest wszystko jakby proces. I też myślę, że jest też takie powiedzenie, że kropla drąży skałę, tak? Czyli to jest właśnie to, że nie od razu Kraków zbudowano, że właśnie, tak, że to Rzym. Jest Kraków, Rzym. Że to jest wszystko proces i my, ale żeby ten proces zaczął następować u nas, to trzeba zrobić pierwszy krok i ustalić sobie plan działania, ile jesteśmy w stanie zrobić mniej więcej w tygodniu, bo to myślę, że to jest taki dobry
w miarę wyznacznik. A ja myślę, że to, co Ania mówi, też jest bo bardzo... Bo jak nie będzie tego planu, no to wtedy nie będziemy nic robić. To tak zazwyczaj jest. Ale to, co mówisz, Aniu, przepraszam, się wtrąciłem, ale to, co mówisz, to też jest warto właśnie podkreślić, że nauka to jest proces. I musimy właśnie, kiedy jesteśmy świadomi tego, że nauka jest proces i idziemy w tym kierunku, właśnie musimy wyznaczyć właśnie ten kurs tej wielkiej naszej przygody właśnie z tym i dzięki temu to właśnie będzie nam łatwiej dążyć do tego celu. I no są kilka rzeczy po drodze, jak mówimy, mówiliśmy dzisiaj, że trzeba brać pod uwagę, tak, jeśli chodzi o właśnie ten... A, no... Cześć Ela. No, jeśli, a to najwyżej odbędziesz za chwilę powtórkę. No tak, zaraz będzie. Ale mi da miło, że jesteś. Tak, no ale jeśli chodzi po prostu, wracając, to mówiłem, to no, no właśnie, że musimy wyznaczyć sobie ten cel i ten kierunek i też no musimy właśnie trzymać się tego. Kiedyś byłem na takim spotkaniu networkingowym, gdzie było było takie szkolenie, takie mini szkolenie na początku i bardzo mądre, teraz zrobię to z wami, nie? Bo to mi się bardzo podobało, tak? No, gość stanął na środku sali i powiedział, proszę Państwa, chciałbym, żebyście znaleźli coś i skupili swój wzrok na to. I teraz zróbcie to. Patrzcie, gdzie jesteście, gdziekolwiek w pokoju, widzicie coś, skupcie swój wzrok na to, tak? Teraz weźcie swój dłoń w taki sposób, żeby pochyliło, no, żeby przykryło połowę tego, na co jesteście skupieni, prawda? Że, tak? I widzicie, prawda? Widzicie ten cel, ale też widzicie tą dłoń, tak? Czyli ten cel jest jakby twój cel, żeby nauczyć się angielskiego z jakiegoś powodu, tak? A ta dłoń to są takie codziennie rzeczy albo coś, co cię rozprasza. Wiadomo, nie? Czy chodzi po prostu o to, że widzimy ten cel, ale przed tym są jakieś takie rozpraszacze i musimy się właśnie skupić na ten cel. Wiadomo, że trzeba czasami właśnie gasić jakiś pożar albo coś zrobić, ale właśnie się skupiamy na ten cel i nie zapominamy go. Tak, no. Tak. I wtedy właśnie mamy plan działania, dlatego że sam cel bez planu działania, takiego w miarę realnego właśnie, bo wiadomo, każdy z nas chciałby wszystko od razu zrobić, ale lepiej jest zrobić mniej, a porządnie, niż dużo, a tak byle jak, tak? Stawiać na jakość. Że trzeba postawić na jakość, na to, że na budowanie tej pamięci długotrwałej, a pamięć długotrwała związana z językiem i intuicja językowa właśnie budują się wtedy, kiedy my coś powtarzamy, tak? Kiedy właśnie wracamy do tego samego tematu i robimy powtórki, bo i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie się uczyć, bo to jak jeżeli tak tylko pobieżnie działamy trochę tu, trochę tu, no to wtedy wszystko jest tylko w pamięci krótkotrwałej i bardzo szybko ucieka. Kochani, napiszcie też może, jakie wy macie swoje metody na naukę i na porządkowanie właśnie całej wiedzy i tego, czego się warto uczyć i czego się uczycie. Albo jak macie też jakieś wskazówki na temat porządkowania przestrzeni wokół siebie, to my też chętnie usłyszymy, bo jesteśmy na tym etapie właśnie. Dokładnie. A w międzyczasie też chcieliśmy przypomnieć wam, że 28 lipca 2021, żeby nie było, organizujemy właśnie webinar tutaj w grupie na Facebooku Pozytywna Nauka Języka Angielskiego. I ten webinar jest taki szkolenie, powiedzmy, bezpłatne, bo to nie będzie szkolenie, tak? To szkolenie bezpłatne, gdzie będziemy uczyli się przydatne zwroty, które pomogą tobie, kiedy jesteś za granicą. Tak. Dużo takiej znowu przydatnej wiedzy i związanej z jednym tematem, tak żeby sobie uporządkować przydatne zwroty do właśnie komunikacji za granicą. Więc event jest u nas na Facebooku, na pewno Ania w komentarzach później coś tam wklei, żeby to było. Jeszcze co chcieliśmy też podzielić się z wami, że zmieniamy się dla was, jesteśmy w trakcie właśnie zmiany naszej marki, bo chcemy poczuć nową energię, więc jeśli byliście na naszej stronie, widzicie, że mamy 2-3 jakieś inne takie logo, to właśnie jesteśmy w trakcie zmiany, więc proszę się nie denerwować, albo martwić się, że zostaliśmy zhakowani, czy przyjęci przez inną firmę, po prostu zmieniamy właśnie swoje logo, więc tam dajcie znać jeszcze też, czy wam się podoba oczywiście.
Tak, tak, tak. To już będzie teraz więcej widać. Zamiast Sanko Language School będzie Sanko Language Learning, no i inne kolory, więc... Dokładnie. No, no i oczywiście, jeśli macie ochotę z nami cotygodniowo uczyć się angielskiego, ćwiczyć się angielskiego też w regularny, schematyzowany format, to oczywiście zapraszamy na nasz kurs online Angielskiego Zero do Bohatera, który też zobaczycie w linku poniżej. Tak, zaraz wkleję. Życzymy Wam wspaniałego dnia i weekendu i też nawet jak już właśnie oglądacie potem nagranie, czy później Wam przyjdzie coś do głowy na temat uporządkowywania wiedzy, czy przestrzeni wokół siebie, jakieś wskazówki, czy Wasze metody, Wasze sposoby, to wpiszcie je w komentarzach, czy tak, na Facebooku, dajcie, czy na YouTubie. Będzie tak, nam bardzo miło. Dajcie znać, oczywiście, nawet jeśli z tą wiedzą, uporządkowanie wiedzy, wydaje Wam się, że to jest banalne, albo nie. Może inni ludzie też będą korzystali z tego, będą myśleli, że to jest świetne, bo tak naprawdę my też ucząc angielskiego, często mówimy sobie, nie, oni na pewno to wiedzą, nie? I później jest tak, że wow, wiesz, super, więc tak naprawdę, wiesz, to, że Ty coś wiesz, inna osoba może nie wiedzieć, więc warto jeszcze podzielić. Tak, i wtedy to też jest pomocne dla innych osób, więc zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo. Dla osób, które tutaj później przyłączyły się, bo widzę, że trochę więcej się potem przyłączyło, to za chwilę będzie też można obejrzeć całe nagranie tego odcinka. Dziękujemy bardzo, życzymy Wam wspaniałego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć! Pa.